Jestem. Dobra. Boże, jestem brudna, ale jadłam. Kupiłam dzisiaj, nie mogłam się oprzeć. Dzisiaj w ogóle tak bardzo deserowo, słodko. Dzisiaj już wciągnęłam nawet jagodziankę. Takie dzisiaj pyszne rzeczy mam właśnie. Jutro zabiorę do pracy te pyszności. Więc tak. No już nie chcę czekać, właściwie to już nie mogę się doczekać, aż pootwieram te rzeczy. A mam tutaj całkiem niezłe zamówienie od temu. Mamy tutaj sporo ciekawych rzeczy, otóż rzeczy, których też potrzebowałam, które mi się mega przydadzą. Po pierwsze zamówiłam taką torbę sportową, która może mi się przydać na basen albo na siłownię, jeśli oczywiście zacznę chodzić. Bardziej myślałam o jakichś zajęciach fitness albo na saunę, bo kurczę, nigdy nie wiedziałam, do czego się zapakować, a widzę, ale fajna jest ta torba, już mi się podoba, także ekstra. No i zielona, nie jest za duża. Będę tutaj mogła pomieścić ręczniki, jakieś kosmetyki. Środek, widzę, jest tutaj wodoodporny. Są kieszonki. Tutaj jest taki dłuższy pas do przełożenia prawdopodobnie przez ramię. A tutaj jest coś, co można chyba... A nie, tutaj jest po prostu spód, można włożyć buty. A, oddzielić zupełnie osobno od komory głównej. Fajnie, tak, tutaj buty można włożyć. Podoba mi się. Tutaj jest kieszonka dodatkowa. No muszę powiedzieć, że podoba mi się zakup, bardzo dobry to był pomysł, już wzięłam tą torbę, przyda mi się na pewno, a w ogóle takiej torby nie miałam, więc na basen, na jakieś zajęcia albo na saunę, mega sprawa. Kolejna rzecz i kolejna ciekawa torba to plecak, plecak na podróż. Ten tracking, dobra, on jest w szarości. Tutaj te, jak to nazwać, szelki są dosyć grube, miękkie, więc powinny być wygodne. Tutaj mamy kieszenie. Tutaj środek też jest z materiału wodoodpornego. W ogóle materiał z zewnątrz jest taki z materiału wodoodpornego. Gdyby padał deszcz, to chyba ten plecak nie przemoknie. Przynajmniej tak to wygląda. Sporo kieszonek tutaj mamy. To jest jakiś kabel. Co to jest? Co to jest ten kabel? what? Ale co, że pod USB można podłączyć? Do plecaka. Nie, no to kurczę, tutaj przecież nic nie ma, nie? No to jak to jest? Że jak? Tu? USB. No i hit. Plecak USB. Skarpetki dla Adasia chyba to są. Ale ładne. Ale śliczne. No, Adaś ma skarpetki. Mięciutkie. Czy my tutaj mamy 35% bawełna, 65% poliester, one size, ale bardzo miłe w dotyku.
Cute. Dalej, co my tu mamy? Co ja wzięłam? To jest na ucho. Są kolczyki. Kolczyki. Okej. Coś takiego. Z cyrkoniami i ze sztyftem. Dobra. Szczerze mówiąc, chyba w ten sposób to by się tak zakładało, ciekawe. I to nachodzi tutaj na ucho i mamy takie fifarafa. Ciekawe, ciekawe. Aczkolwiek to jest chyba plastik. Nie wiem, co to jest. Dobra, więc mamy to. Dalej. Co jest? Kupiłam niespodziewajki. Niespodziewajki. A, stanik. Ale fajny. Podoba mi się. Ładny. O, do spania będzie. Albo pod marynarkę. Ładne to. To mi się podoba. Były chyba też w beżowym kolorze, ale krój super. Super sprawa. Bardzo ładne to jest. Muszę przyznać, to mi się podoba. 90% poliamid i 10% elastan. Czyli po prostu jak odzież sportowa. Ale krój rewelacja. Myślę, że to będzie genialnie wyglądało. Gąbeczki do makijażu, proszę Państwa. Chyba powinny być spoko. Gąbeczki się przydadzą. Kolejna rzecz. Jakaś torba. Okej. Oh well. Ja myślałam, że ona będzie większa w sumie. Nie wiem, czemu ja to zamówiłam. Why? Chociaż jakby była duża, duży shopper, to fajne by to było na zakupy, wiecie, do warzyw, na takie zakupy spożywcze, o. Ale że to jest takie małe, to ja się pytam, why? Czemu ja to zamówiłam? Okej, dobra. Dalej mamy. To jest do kapusty. Przecież to jest do kapusty. Nie do obierania, tylko do szatkowania kapusty. O, w tym sensie. Ciekawa jestem, czy to się sprawdzi. Tak, do szatkowania kapusty. Coś takiego. Więc mamy coś do kuchni. To Light Control. A, czyli to jest na ruch, do kontaktu. Chciałam coś takiego, że na przykład... Ale to jest lekkie. No podłączymy. Dobrze, chwila prawdy. No i? Czekajcie. Aha, świeci się. Ale ekstra, ale to sobie damy. Tylko, że tak, tu mam podłączone już coś. Nie mam kontaktów. Dobra, to jednak zostanie to tu, bo nie mam kontaktu. Może być fajnie. Dobra, cóż my mamy tutaj za niespodziankę? Co to jest? Niespodzianki. A, to jest uchwyt do samochodu, ale... A, to jest to, że tak, tu wkładamy. I to jest jakoś na kokpit. Tu się jakoś montuje. Oh my god. No dobra, czy to bardziej na siłę. Teraz.
Okej. Dobrze. I co? To się montuje jakoś do kokpitu, a tu się ustawia albo tak. I tu w sumie można regulować. No ciekawe, to się może całkiem nieźle sprawdzić. No dobra. Mamy coś takiego. Jutro sobie to zamontuję do auta. Kolejna rzecz. Nożyki do golenia. Całkiem niezła ilość. Chyba ile tutaj mamy? 10 sztuk. Przydadzą się. Zdecydowanie. Ogólnie takie akcesoria kupuję zwykle w Rossmanie, ale no zapas się tutaj przyda. Dalej mamy uchwyt na ubrania. Na drzwi, tak, czyli momentos. To trzeba sobie przesunąć tu. Tak. To włożymy tu. Okej, teraz skoczyło. A, wziąłam pędzelek, który ma bardzo ciekawy kształt. I tak pomyślałam, że on będzie fajny do rozsmużenia, nakładania cienia na powiekę tuż przy linii rzęs, w sumie na dolną również. Taki fajny, ciekawy, skośny kształt. No bardzo mi się spodobał, więc go wzięłam tak na przetestowanie. Fajny, bardzo. Kolejna rzecz, cóż my tutaj, epilator. Aha, tylko to on jest taki epilator. Ale to, co to jest? High quality crystal hair eraser glass, szkło. And ABS material with smooth surface, safe. You can use it with confidence. Okej. Że to goli, wiecie? I nie wiem, nie wiem w jaki sposób ma to działać, ale mam rany. To jest jak taki pilnik do paznokci, tylko że na skórę i do włosów. Niesamowite, tylko wydaje mi się, że skóra może być potem podrażniona i bardzo przesuszona. Ale no jak tak będziecie jechały z tym na ostro, no to jechali z tym na ostro. Ciekawe, nie wiem czy słyszałyście o tym, nie wiem czy widziałyście. To jest szkło. To jak taki pilnik, są czasami takie pilniczki szklane. I one są bardzo dobre do paznokci. No to tutaj mamy coś do włosów, na skórę. Ciekawa rzecz. Tu mamy... A nie, to jest wieszak chyba na drzwi. Nie, że tak można sobie zahaczyć. I tutaj można sobie powiesić jakieś ubrania. Zamiast wieszać bezpośrednio na drzwi wieszaki, no to mamy taki tutaj bajer, który można zaczepić o drzwi. Dalej mamy, cóż, skarpetki dalej. Mamy chyba znowu skarpetki. Czemu takie... A, prążkowane. Ale takie wydają się być małe, ale... Stópki w różnych odcieniach, taka złamana biel, szarość, ale bardzo ładnie wyglądają. Prążkowane, prążkowane rzeczy bardzo lubię. Białe, czarne i beżowe. Dalej mamy, to jest chyba bielizna. Chyba mi się jakieś tam majteczki spodobały, bo one też są prążkowane, więc dobra. Mamy czerwone. Mamy szare. Te są fajne, te ładne są. Mamy czarne. I mamy granatowe.
Okej. Lecimy dalej. Czy to jest jakaś koszula nocna? So. No dobra. Dalej mamy. A, to jest chyba zestaw do paznokci. Tak mi się wydaje. W małym etui. I to wygląda tak. O, ładnie to wygląda. Więc mamy taki zestaw do paznokci. Nożyczki, cążki, pilniczki. Chyba pęseta tu jest. Czyli taki, można powiedzieć, zestaw podróżny. Do golenia ubrań, jeśli się zmechacą i porobią się jakieś takie farfocle, no to tutaj mamy taką golarkę. Ostatnio potrzebowałam czegoś takiego. Ciekawe, czy to zadziała. I słuchajcie, chyba ostatnia rzecz to jest organizer do szuflady, chyba do bielizny. A, to jest tak, na bieliznę, na takie delikatne, cieniutkie rzeczy, coś a la majteczki, biustonosze, tak żeby każde powkładać tutaj osobno. Wtedy robi się taki porządek. No i z tego co widzę, mam tutaj chyba 3 sztuki, albo coś jeden komplet. Tak, i to jest coś innego, to ma już formę, aha. Tylko wiecie co, to jest tak pozgniatane, to jest tak cieniutkie i no to nie trzyma swojej formy. Może dopiero jak to się wypełni ubraniami, bielizną, to to nabierze takiej formy, bo to na razie jest takie, wiecie, pozgniatane i nie układa się. Więc może dopiero to się ułoży, jak już będzie wypełnione w szufladzie. Czyli myślę, że to jest komplet. Dwa takie same na, załóżmy, majteczki, stringi, jakieś figi i tutaj mamy na staniki albo na jakieś t-shirty, topy cieniutkie. W sumie to mała rzecz do sprostowania, bo ten wieszak jest po to, żeby powiesić rzeczy kaskadowo. Czyli tutaj zahaczamy sobie wieszakiem o każdy poziom. Dzięki czemu możemy więcej upchnąć rzeczy, powiedzmy, w jak najmniejszej przestrzeni. Kaskadowo. Po to to jest. A ten wieszak jest, słuchajcie, na drzwi właśnie, więc na tym jakby polega różnica. Natomiast muszę jeszcze rozkminić to z tym USB, bo do tego jeszcze nie doszłam. Dobra, dzisiaj lecę z treningiem i tak myślę, że zrobię Total Body, Caroline Girvan, cały czas wlatuje. Total Body, ale myślę, że jakaś seria Epic, w ogóle uwielbiam serię Epic, ze względu na to, że na sam koniec są bardzo fajne ćwiczenia na brzuch, które są też niezwykle efektowne i ja bym chciała tutaj nie pół godziny, a nieco więcej. Epic 14, to już chyba robiłam. Wpiszę sobie jeszcze raz Epic, tak żeby mi wszystko wyskoczyło. I mamy tak 9, 50 minut. Godzinka jest. Super set, full body. Workout. Godzinę. Czy mi się chce godzinę? Ogólnie miałam tydzień przerwy. I tak... Dzisiaj zbierałam się, żeby się przebrać i zrobić trening, ale nie odpuszczam. Idzie wiosna, idzie lato, więc nie odpuszczam, ale czy ja chcę zrobić tą godzinkę? O! To będzie dobra godzina. Dobra, już to kliknęłam, to lecę z tym. To jest day 24 of Epic, full body dumbbell workout, no jumping, super set. You also need a mat and also your yoga block.
need my głośnik. Więc pierwszy raz w życiu przydadzą mi się śrubokręty. Dobrze, że je kupiłam. I się źle wygląda. Więc tak, dzisiejszy dzień zapowiadał się bardzo słabo i mało produktywnie, ale spisałam sobie rzeczy na kartce, które muszę zrobić w ciągu dnia albo od rana. I tak, dzisiaj robię rosół i za chwilę on będzie gotowy. Oprócz tego robię jeszcze szarlotkę na kruchym cieście, na mące krupczatce, bo dosyć długo to już ze mną chodziło. Więc chcę spróbować. To już mam wszystko przygotowane, tylko muszę ugnieść ciasto, odcedzić jabłuszka. Oj, odcedzić jabłuszka. Nagrałam dzisiaj film, wrzuciłam film na YouTube'a, więc w sumie dużo już dzisiaj zrobiłam. Oprócz tego jeszcze muszę usiąść do papierów. I myślę, że dzisiaj zmienię paznokcie, w ogóle je skrócę i zrobię chyba inny kolor, więc to jest plan właściwie na taki późniejszy wieczór, tak myślę. No i w sumie to chciałabym jeszcze zmontować film, ale to też będzie plany na wieczór. I mam ochotę teraz na kawę. I w ogóle tak, jak sobie to wszystko rozpisałam, to mam wrażenie, że też to wszystko sobie poukładałam w głowie i od razu mój plan dnia zrobił się taki już, jakby to powiedzieć, że wiem, co mam robić i jestem, czuję, że jestem mega zorganizowana w tym momencie. Bardzo pomaga spisanie rzeczy na kartce. No po prostu to jest jakby game changer wszystkiego. Tak, oprócz tego już uszykowałam sobie rzeczy, które mam zabrać do pracy. Właśnie herbatkę, cytrynkę, imbir i kupiłam w ogóle nowy syrop korzenny. Chyba w Lidlu to zgarnęłam, bo w Biedronce zwykle kupowałam syrop imbirowy i on jest bardzo smaczny i zawsze mówiłam, że można go dodawać do herbaty albo nawet do drinków. Tutaj mamy syrop korzenny z mandarynką i piekłowcem. Piekłowiec w ogóle, z tego co pamiętam, zawiera więcej witaminy C niż sama cytryna. I tak, skład jest bardzo prosty. Tutaj mamy cukier, of course, no bo to jest słodkie. Wyciąg z przypraw korzennych 26%, czyli mamy tutaj kardamon, goździki, cynamon, sok z mandarynek oraz sok z piekłowca japońskiego i mamy też wyciąg z kwiatów czarnego bzu. Tutaj jest nawet napisane, że można dodawać do herbaty, grzanego wina i piwa, kompotów i soków cytrynowych. Szczerze mówiąc, tego jeszcze nie piłam. W ogóle jak to otwieram, to chyba będę musiała trzymać w lodówce w pracy. No, tego nie piłam. Oprócz tego było coś jeszcze ze śliwki. Chyba syrop z malin i śliwki. Natomiast pomyślałam, że tam to może być bardzo słodkie.
I na razie wzięłam na spróbowanie to. To jest marka Premium Rosa. No, przynajmniej wersja imbirowa bardzo, bardzo mi smakuje i no, ciekawa jestem tych nowych smaków.